Witam towarzysze, z tej strony Towarzysz Rafał. Jest ze mną Mateusz Piskorski. Dzisiaj porozmawiamy o postaci Andrzeja Walickiego, który zmarł 20 sierpnia tego roku. Była to postać bardzo zasłużona, między innymi współtwórca warszawskiej Szkoły Historii Idei. Zajmował się rusycystyką i tutaj też między innymi imperializmem i marksizmem. No i czy mógłbyś tutaj nam przybliżyć tą postać? Jego śmierci, to w dalszym ciągu planowałem kontynuowanie spotkań z nim, które ostatnio odbywałem. Mimo że był w bardzo słabej formie fizycznej, to intelektualnie był jak najbardziej sprawny i sam powiedział mi dosłownie tydzień przed śmiercią, że ma jeszcze tyle do powiedzenia i napisania. No niestety zmarł w wieku 90 lat. Pomimo tej sprawności intelektualnej, umysłowej, już sił fizycznych nie wystarczyło. Mówimy o nim dlatego, że jest to taka postać symboliczna, postać, którą można zaliczyć do jednego z ostatnich, jeśli nie ostatniego, takich przedwojennych polskich inteligentów. Mówię tutaj o inteligencji jako warstwie społecznej, która się ukształtowała, niektórzy może wiedzą, socjologicznie rzecz biorąc się ukształtowała w Polsce i w Rosji, a właściwie w Imperium Carskim w XIX wieku. Ta inteligencja z reguły była radykalna, bardzo często była rewolucyjna, jak wiemy, stanowiła trzon ruchów i partii rewolucyjnych, nieco później już w wieku XIX, ale to była tradycja, czym się różnił taki inteligent wschodnioeuropejski, mówię o przedstawicielu właśnie tej warstwy inteligencji wschodnioeuropejskiej, od intelektualisty zachodnioeuropejskiego. On różnił się tym, że oprócz tego, że oczywiście miał jakiś dorobek naukowy, pracował naukowo, popularyzował wiedzę na różne tematy, to jeszcze dodatkowo chciał zmieniać świat. I Andrzej Walicki też chciał zmieniać świat. Znaczy, to był człowiek z tego pokolenia, które stawiało sobie za zadanie nie tylko jakieś sukcesy w karierze naukowej, publikacje, chociaż on miał te sukcesy i miał te publikacje, ale też stawiał sobie bardzo konkretne zadania i właściwie te zadania mu towarzyszyły przez całe życie. I on te zadania sobie postawił już w wieku lat 20 kilku, można powiedzieć. Rzeczywistość trochę weryfikowała możliwości realizacji tych zadań, ale przypomnę tylko, że on urodził się w roku 1930, czyli 90 lat temu, już ponad, 15 maja 1930 roku. Był synem profesora, historyka sztuki Michała Walickiego, który w okresie stalinowskim był represjonowany przez kilka lat, siedział w więzieniu w tamtych czasach. Nie z uwagi na to, że miał jakieś tam skrajnie reakcyjne poglądy, bo on raczej zajmował się właśnie ochroną dzieł sztuki w czasie wojny, ale z uwagi na to, że tą ochroną dzieł sztuki zajmował się w takiej strukturze jak Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej. No i w związku z tym, że jak wiadomo, wówczas często ślepo stosowano różne represje wobec tego rodzaju osób. No, jego ojciec się znajduje w więzieniu. A sam Andrzej Walicki chciał studiować filozofię, a jednak z uwagi na pewne ograniczenia, które wobec niego stosowano, trafił na filologię rosyjską, czyli na tą rusycystykę. Czyli zajmował się na początku literaturą rosyjską. Ale przez cały czas ciągnęło go też do zajmowania się filozofią. Właściwie jak zajmował się tą XIX-wieczną literaturą, no to ona, biorąc pod uwagę to, co pisali, w jaki sposób pisali ci klasycy literatury rosyjskiej z XIX wieku, no to też musiał od razu zahaczyć o filozofię. Misja, jaką sobie postawił w roku 1956, czyli w roku, gdy miał 26 lat Andrzej Walicki, którą sam sformułował i o której pisał wielokrotnie też później, to było przede wszystkim przybliżenie i pozwolenie Polakom na zrozumienie Rosji,
To był pierwszy element tej misji, a drugi element, który z czasem stawał się coraz bardziej istotny, to była obrona prawdy na temat Polski Ludowej. I teraz uwaga, nie bacząc na to, że jego ojciec był represjonowany, Andrzej Walicki, generalnie rzecz biorąc, jako jeden z bardzo niewielu polskich uczonych, jako polski inteligent już w czasach nam współczesnych, jednoznacznie opowiadał się za tym, żeby nie demonizować Polski Ludowej, a świadectwem tego, że nie wolno jej demonizować, był jego zdaniem przełom roku 56, którego prawie nikt nie zrozumiał, że do tej pory ta ślepa, pełna nienawiści do Polski Ludowej prawica właściwie nie widzi żadnej różnicy pomiędzy różnymi okresami istnienia PRL. No. Nie widzi żadnej różnicy między latami tuż powojennymi, między późniejszym okresem Bierutowszczyzny, a tym, co stało się po październiku 56 roku. A po październiku 56 roku, wbrew tym wszystkim mitom, którymi się nas teraz karmi, tacy ludzie jak Andrzej Walicki, pomimo, jak już wspomniałem, podejrzanego pochodzenia, w sensie podejrzanego ojca i dzieł tego jego ojca, miały możliwość po pierwsze uzyskać stypendia, które pozwalały im na wyjazd i rozwój naukowy też za granicą. Czyli Andrzej Walicki już po 56 roku zaczął podróżować do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, do wielu, wielu innych krajów, w których się znajdował, wbrew temu powszechnemu mitowi, jakoby, no proszę, wtedy wszyscy byliśmy zamknięci tutaj, nie mogliśmy w żaden sposób realizować się zawodowo czy naukowo za granicami Polski. No więc Andrzej Walicki z całą swoją biografią, ale on o tym mówił i to podkreślał, że cała ta jego biografia jest dowodem na to, że Polska Ludowa była normalnie funkcjonującym państwem, w którym każdy, kto decydował się na karierę naukową, nawet w dziedzinie nauk społecznych czy humanistycznych, które teoretycznie były pod jakimś tam naciskiem, jak nam dzisiaj się wymawia, mógł to bez żadnego problemu robić. Teraz jedną z takich jego najbardziej znanych książek, tych wczesnych, jest książka, która doczekała się takiego nowego wydania właśnie do druku w tym roku nakładem wydawnictwa PWN. To jest książka pod tytułem W kręgu konserwatywnej utopii. W tej książce on opisuje myśl słowianofilską rosyjską. Myśl słowianofilską, ale ono oczywiście konfrontują z myślą postępową wieku XIX. Generalnie to jest takie kompendium wiedzy o najważniejszych debatach intelektualnych, jakie się w Rosji toczyły w XIX wieku, bo tam od, powiedzmy, tych konserwatywnych słowianofilów, jak Konstantin Leontiew, ultrakonserwatywnych, po postępowych socjalistów, którzy też jakoś nawiązywali do słowianofilstwa, czyli na przykład Aleksandra Hercena znajdziemy niezwykle cenne informacje o mówieniu ich poglądów, także polecam każdemu, kto chciałby poznać trochę oczywiście to, co ten klimat intelektualny, który panował w Rosji, który doprowadził do ukształtowania się sytuacji rewolucyjnej w sensie umysłowym, w sensie intelektualnym, tego podłoża umysłowego, podłoża ideowego późniejszej rewolucji październikowej. Więc wracając jednak do tej książki, to była jego praca habilitacyjna, napisana w 1960 roku w oparciu o różne archiwa. On jeździł za granicę, korzystał z archiwów. I uwaga, jak sobie przeczytacie tą książkę, to nie znajdziecie tam żadnych najmniejszych wtrętów, które świadczyłyby o tym, że jemu odgórnie nakazano tam, powiedzmy, złożyć hołd panującej wówczas oficjalnie doktrynie w Polsce Ludowej. No? Nie było takiego obowiązku. Andrzej Walicki udowadniał całą swoją pracą naukową, że to, że tam później wtręty teoretycznie, mimo że wcale ta myśl nie była im bliska, wtręty marksistowsko-leninowskie w swoich doktoratach zamieszczali bracia Kaczyńscy przykładowo, prawda? To nie był żaden obowiązek, to była ich nadgorliwość tylko i wyłącznie w tamtym okresie. I to jest ten paradoks, bo Andrzej Walicki jest tego żywym dowodem. Jak przeczytamy jego pracę z roku 1960, chociażby, to widzimy, że takiego obowiązku nie było. Nie było też żadnej cenzury, nikt nie ingerował w treść tych jego prac naukowych, a zatem jeszcze raz podkreślam, ta druga część jego misji, o czym on otwarcie
w ostatnich latach mówił, to była obrona prawdy przed tymi, którzy demonizowali Polskę Ludową. I konsekwentnie demonizują ją do dzisiaj. Więc to są dwa podstawowe elementy tego jego dziedzictwa, tej jego misji, a jeszcze takim trzecim, może nieco pobocznym, jest to, że Andrzej Walicki pisał o różnym pojmowaniu patriotyzmu, różnym pojmowaniu narodu, różnych tradycjach w też polskiej myśli politycznej. Bo poza tym, że on się zajmował Rosją faktycznie, to też jest jednym z najlepszych, był jednym z najlepszych specjalistów w Polsce, może obok profesor Marii Janion, którzy zajmowali się polską myślą doby romantyzmu. Jest bardzo istotne, bo on zajmował się nią w sposób krytyczny, czyli odrzucał ten mesjanizm, ten mesjański patriotyzm, czy nawet nacjonalizm, który wówczas zafunkcjonował i który do dzisiaj można powiedzieć, że skaził w takim stopniu i zdegenerował rozumienie wspólnoty, rozumienie państwa, rozumienie patriotyzmu w Polsce, że mamy to, co mamy w polskiej polityce. I też bardzo łatwo wychwycić te źródła tego chorego takiego nacjonalizmu, turbopatriotyzmu w wydaniu aktualnym, czy pisowskim, czy wcześniej platformeskim, tego współczesnego nam już całkiem, jak sobie przeanalizujemy pracę Andrzeja Walickiego. Jest taka świetna rzecz, niedługo wyjdzie kolejne jej wydanie, więc już jak po ukazaniu się jesienią tego wydania na pewno mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o tym powiedzieć i zaproponować naszym czytelnikom, naszym słuchaczom, to wyjdzie taka praca pod tytułem Trzy patriotyzmy. To jest taki krótki esej Andrzeja Walickiego, ma 90 stron mniej więcej, wydane było w roku 91, ale nadal jest aktualne, bo on tam pisze właśnie o tym zdegenerowanych źródłach tego turbopatriotyzmu współczesnej Polski. Bardzo krytycznie o tym pisze. No. Więc to naprawdę postać no, z grona tych wielkich, tym bardziej przykro i smutno jest, że zabrakło go wśród nas, tym bardziej przykro i smutno jest, że właściwie w ostatnich latach, i to kolejny ciekawy element tego, co się z nim działo, po raz pierwszy w swoim życiu, w ostatnich latach, profesor Andrzej Walicki był cenzurowany, czyli nie wtedy za PRL. Kiedy publikowano go, kiedy jego głos był słyszalny w oficjalnie wydawanych mediach, periodykach bez żadnego problemu w Polsce. Andrzej Walicki spotkał się z zorganizowaną kampanią bojkotu ze strony tych mediów głównego nurtu teraz, w ostatnich latach. Bardzo to dziwne, bo na samym wstępie powinniśmy powiedzieć, że mimo, że mówimy tutaj o Andrzeju Walickim, mimo, że polecamy go słuchaczom radia, no to nie był to absolutnie marksista. Prawda? Można powiedzieć, że Andrzej Walicki analizował w sposób obiektywny marksizm, przedstawiał go od tej strony naukowej, starał się go przybliżyć, pozwolić ludziom na zrozumienie istoty marksizmu, natomiast on sam się nie identyfikował jako marksista. I to konsekwentnie, ani za czasów PRL-u, ani później. On się gdzieś tam podejmował takiej bardzo trudnej misji, która polegała na tym, że próbował stworzyć coś takiego, jak ja bym to nazwał takim socjalliberalizmem, prawda? Czyli liberalizm w sferze wolności politycznych, w sferze choćby właśnie wolności badań naukowych, wolności słowa. To go pociągało, ale z drugiej strony oczywiście polityka socjalna, interwencjonizm w polityce społecznej też jak najbardziej, więc gdzieś był tam powiedzmy socjaliberałem, czyli moglibyśmy powiedzieć kimś w rodzaju takiego klasycznego socjaldemokraty. Tych socjaldemokratów już w tej chwili nie ma, że socjaldemokraci dzisiaj się zajmują wyłącznie sprawami obyczajowymi, a nie społecznymi, a Andrzej Walicki jeszcze podczas moich ostatnich rozmów z nim wspominał właśnie o bankructwie polskiej lewicy, tej systemowej oczywiście, tej parlamentarnej i o tym, że on sam de facto jest, mimo tej swojej identyfikacji jako socjalliberał, to na lewo od tego, co mamy dzisiaj w parlamencie, czyli od tej lewicy parlamentarnej przynajmniej. Prawda? Nie ma to żadnych co do tego wątpliwości, ale niemniej jednak podkreślał, że nie jest marksistą, że marksizm badał, ale tym marksistą nie był. W odróżnieniu od gwiazdy mediów, od dyżurnego filozofa, nie wiem, czy jeszcze go pamiętacie, bo on już nie żyje ładnych paręnaście lat, Leszka Kołakowskiego. Otóż
Jeśli ktoś pamięta, Leszek Kołakowski w latach stalinowskich w Polsce Ludowej pisał bardzo mocno zaangażowane ideowo artykuły, bardzo mocno zaangażowane ideowo wystąpienia wygłaszał, po to, by później skorzystać z możliwości w 1968 roku do emigracji i na tę emigrację odwrócić swoje przesłanie i poglądy o 180 stopni. Czyli krótko mówiąc, z gorliwego, przynajmniej deklaratywnie, w sferze deklaracji marksisty, stał się nagle jednym z najbardziej gorliwych antykomunistów i dlatego został uczyniony takim dyżurnym filozofem, niektórzy może pamiętają ze starszych naszych słuchaczy, że miał jakieś swoje pogadanki już w trzeciej RP w telewizji, że był cytowany, no można powiedzieć, że to taka pop-filozofia, czyli filozoficzny celebryta, który legitymizował to wszystko, co działo się w III RP, łącznie z niszczeniem polskiej gospodarki, z wywołaniem kryzysu społecznego, z polityką bolszewiczowską. Andrzej Walicki, mimo że, jak już mówiłem, nigdy nie określał się mianem marksisty, to wszystko, co działo się w Polsce w ramach tak zwanej transformacji, od samego początku bardzo konsekwentnie krytykował. Oczywiście początkowo jeszcze w latach 90. publikowały go od czasu do czasu media głównego nurtu, a później nagle, nad czym on zresztą sam w sumie chyba do końca życia, z tego co mi mówił, ubolewał, nagle spotkał się z bojkotem. Bojkotem tych mediów, powiedzmy, liberalno-centrowych, które wcześniej uznawały całe to jego otoczenie, czyli tą Warszawską Szkołę Historii Idei, do której zaraz wrócimy, za bardzo istotne zjawisko, które właśnie publikowały wcześniej od czasu do czasu jego, Kołakowskiego, no to już najbardziej, ale które generalnie wyrażały wobec niego jakiś szacunek. Ja tutaj mam na myśli oczywiście Gazetę Wyborczą, która całkowitym milczeniem tak naprawdę pomijała wszystkie jego wystąpienia. Mam tutaj na myśli tygodnik Polityka. Ja myślę, że już teraz mogę to powiedzieć, wcześniej to było chyba tajemnicą, że Andrzej Walicki niedługo przed swoją śmiercią, kilka tygodni przed śmiercią, udzielił wywiadu, dość długiego wywiadu, dziennikarzowi tygodnika Polityka Jackowi Żakowskiemu, dobrze znanemu. No i co? I miałem okazję przeczytania tego wywiadu. Ten wywiad się nie ukazał. Nie ukazał się dlatego, że widocznie stwierdzono, że Andrzej Walicki mówi tam rzeczy zbyt kontrowersyjne i nie do przyjęcia przez redakcję Polityki, a te rzeczy kontrowersyjne polegają na mówieniu prawdy na temat Rosji, na temat stosunków polsko-rosyjskich i na temat PRL-u. Czy krótko mówiąc, został objęty swego rodzaju cenzurą. Wywiad przeprowadzony, tak jak wspomniałem, kilka tygodni przed jego śmiercią, ostatni wywiad, jaki komukolwiek udało się przeprowadzić, gdzieś tam wylądował w koszu redakcyjnym tygodnika Polityka. Mam nadzieję, że gdzie indziej zostanie opublikowany, to już inna rzecz, ale tak czy inaczej Andrzej Walicki był na cenzurowanym. Publikował regularnie w latach 2000, bo on ze swojej kariery uczelnianej, naukowej z zagranicy wrócił na początku lat 2000 do Polski i wtedy zaczął publikować początkowo regularnie w tygodniku Przegląd. Także to był jedyne medium samo się określające jako lewicowe, w którym mógł Andrzej Walicki swoje przesłanie, mówię o tym pozanaukowym, tym publicystycznym, przekazywać polskim czytelnikom. Taka objęła go cenzura. I teraz ważna rzecz. Wspomniałeś tutaj, że Andrzej Walicki był reprezentantem, a moim zdaniem najistotniejszym reprezentantem, i on sformułował całe zasady tej szkoły, właśnie tak zwanej Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Co to było, ta Warszawska Szkoła Historii Idei? Otóż moim zdaniem to było coś niezwykłego w skali światowej. Grupa polskich uczonych, tam no, trzy nazwiska były najgłośniejsze, właśnie Andrzeja Walickiego, Leszka Kołakowskiego, już wspomnianego wtedy, kiedy Leszek Kołakowski jeszcze nie przeszedł swojej metamorfozy antykomunistycznej, nie znalazł się na Zachodzie i nie zmienił całkowicie też poglądów, ale również stylu swojej pracy naukowej. I jeszcze był wśród nich Bronisław Baczko, też profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzyli szkołę, której zadaniem było badanie, bardzo ambitne, nie tyle ideologii politycznych czy programów, co właśnie badanie czegoś, co oni nazwali historią idei, a właściwie historią światopoglądów. Czyli oni uważali, a przede wszystkim profesor Andrzej Walicki uważał, że
do tego, żeby zrozumieć funkcjonowanie jakiegoś państwa, jakiegoś społeczeństwa, jakiegoś systemu, to my musimy dokonać badania nie jakichś tylko zwykłych programów partii politycznej, która jest aktualnie tam przy władzy, tylko musimy pójść głębiej, musimy zbadać całą glebę tego systemu, czyli świadomość ludzi, prawda? W jaki sposób oni myślą, jakie mają system wartości. Ta świadomość ludzka, ten światopogląd cały się przejawiał w różnych obszarach. On się przejawiał nie tylko w deklaracjach politycznych, ruchów politycznych, w wypowiedziach polityków, które też trzeba było analizować, ale które były tylko jednym z elementów układanki. Bo ten światopogląd przejawiał się na przykład też w literaturze. No, dzisiaj się przejawia w sztuce bardziej filmowej, na przykład w kinematografii, prawda? W sztuce skierowanej do tego odbiorcy masowego. I wszędzie tam trzeba odnaleźć i można odnaleźć tenże światopogląd. I druga rzecz, bardzo charakterystyczna dla tej warszawskiej szkoły historii idei, którą sformułował właśnie Walicki, który zasady sformułował, to była przekonanie o tym, że badając jakąś epokę, badając jakiś ruch polityczny, badając właśnie jakiś światopogląd, jakąś ideę, trzeba zawsze wczuć się w kontekst historyczny. Znaczy my nie możemy oceniać jakichś tam ruchów z przeszłości przez pryzmat naszej wiedzy o tym, do jakich na przykład skutków później te ruchy doprowadziły w przyszłości, bo my to znamy, to jest błąd polegający na tak zwanym ahistoryzmie, czyli na tym, że oceniamy wydarzenia z przeszłości przez pryzmat teraźniejszości naszych obecnych doświadczeń. My musimy starać się uprawiać tą historię idei w taki sposób, jak Max Weber, wielki socjolog niemiecki, proponował uprawiać socjologię. On nazwał to socjologią rozumiejącą. Czyli musimy się, krótko mówiąc, wczuć w to, co ludzie w danej epoce, w to, co ludzie w danym miejscu geograficznie myśleli, jakie mieli kłopoty, z czym się zmierzali, z jakimi wyzwaniami i nie oceniać tego, nie oceniać, tylko uprawiać obiektywną naukę, starając się oddać klimat ten, który panował w jakiejś omawianej przez nas naukowej epoce. I to jest w moim przekonaniu, ja jestem nie historykiem idei, a politologiem wyłącznie, ale w moim przekonaniu to jest największa wartość dla naukowców, dla przyszłych pokoleń naukowców, którą Andrzej Walicki sformułował. Nie boję się powiedzieć, że Andrzej Walicki, bo on był czołowym przedstawicielem tej warszawskiej szkoły historii idei i którą my wszyscy, jak sobie różne tam piszemy teksty, zastanawiamy się nad różnymi systemami, nad różnymi koncepcjami politycznymi, badamy jakieś ruchy społeczne, rewolucyjne na przykład w innej części świata, to właśnie tymi narzędziami, tymi zasadami, które zaproponował profesor Walicki, powinniśmy się posługiwać i tylko wtedy uda nam się dojść do sedna, czyli do tego światopoglądu stojącego na przykład za danym ruchem rewolucyjnym i zrozumieć ten ruch rewolucyjny osadzony w jakichś konkretnych realiach historycznych, geograficznych i kulturowych. No, więc to jest ten jego dorobek naukowy, który się w ogóle nie zdezaktualizował. Jak sobie weźmiecie jego książki sprzed lat kilkudziesięciu, no i ostatnio przeczytałem właśnie taką sprzed lat już 60 lat temu wydano jedną z jego prac, okazuje się, że to się w ogóle nie dezaktualizuje. No, że tam wręcz przeciwnie, niektóre uwagi, które on tam zamieszczam, poza tym, że tam sobie oczywiście przeczytacie o różnych ruchach, myślicielach, których on omawiał, to jeszcze znajdziecie tam różnego rodzaju właśnie zasady i sposób rozumienia wielu, wielu pojęć, o których pisał Andrzej Walicki, chociaż wiele z nich jest w jakimś stopniu zainspirowanych przez innych naukowców, których on znał, był ogromnym erudytą, czytał w wielu językach, miał kontakt z całym tym światem naukowym, nie tylko tu w Polsce, ale właśnie w tym demonizowanym PRL-u bez żadnego kłopotu jeździł sobie na przykład i odwiedzał renomowanych naukowców, nawet tych, którzy mieli poglądy bardzo krytyczne wobec PRL-u czy całego naszego bloku wschodniego, gdzieś tam na zachodzie. Na przykład jego przyjacielem był znany liberalny filozof brytyjski Isaiah Berlin, którego książki zresztą też i w Polsce później były w latach 90. wydawane, ale on bez problemu z nim współpracował, nie miał z tego tytułu żadnych nieprzyjemności tutaj w Polsce, wtedy w czasach PRL-u. Więc jak sięgniemy po te jego prace, to też znajdziemy mnóstwo takich wręcz genialnych stwierdzeń, prawda? Takich genialnych stwierdzeń, które tam można odnaleźć między wierszami, jak on definiuje takie podstawowe pojęcia. Na przykład Andrzej Walicki występował w obronie utopii, a bardzo wielu teraz nam
ludzi mówi, że poglądy, które głosimy, powiedzmy jako jakieś środowiska antysystemowe, szeroko rozumiane, one są utopijne, nie mają najmniejszej szansy na realizację. Andrzej Walicki wręcz przeciwnie, głosił, że utopia w każdej epoce jest potrzebna, bo utopia jest tą siłą, tym motorem potencjalnych zmian. Wiadomo, że nie zostanie ona w całości pewnie nigdy i nigdzie pod żadną szerokością geograficzną zrealizowana, ale dzięki niej uświadamiamy sobie niesprawność i degradację tego systemu, który panuje w tej chwili. Czyli pisał o potrzebie utopii. Tak naprawdę bronił tych, których inni atakowali za ten utopizm. I tutaj znów jeszcze warto podkreślić, że jest taka jego praca dotycząca marksizmu. Jest to praca z lat 90. pod tytułem Marksizm i skok do Królestwa Wolności, w której bez żadnej niechęci, bez żadnych emocji profesor Walicki oddaje istotę większości prądów obecnych w marksizmie i w myśli rewolucyjnej współczesnej. Żadnej tam nie ma, nie znajdzie się tam żadnej krytyki, bo oczywiście niektórzy się zaczytują takim grubym tomem, który wydał też już wspomniany wielokrotnie tu przeze mnie Kołakowski pod tytułem Główne nurty marksizmu. Taka cegła, nie wiem czy czytaliście, ale to ma tam 1200 stron i jest to utrzymane w duchu jawnie antykomunistycznym, jawnie antymarksistowskim, no to momentami po prostu Kołakowski idzie w publicystykę, czyli nie opisuje naukowo jakiegoś zjawiska, w tym przypadku tej doktryny, różnych doktryn marksistowskich powstałych na bazie marksizmu, tylko się emocjonuje. Czyli wszędzie jest ta krytyka zawarta. A jakby ktoś chciał przeczytać obiektywną, w moim przekonaniu, pracę napisaną o marksizmie przez niemarksistę, to powinien sięgnąć właśnie po m.in. Marksizm i skok do Królestwa Wolności autorstwa Andrzeja Walickiego. Andrzej Walicki po 1989 roku, i to też widać we wszystkich praktycznie jego publikacjach, w jednoznaczny sposób potępił neoliberalizm. Ten jego głos nie był, tak jak już mówiłem, a tyle słyszany, on nie był nigdy politykiem, nie angażował się politycznie, ale jako człowiek nauki, no można powiedzieć, nie zostawiał suchej nitki na tych przemianach, tej transformacji, tej tak zwanej transformacji polegającej na, jak wyraził się Grzegorz Kołodko, szoku bez terapii balcerowiczowskim, że no, ta jego krytyka była celna, waliła prosto między oczy i była krytyką formułowaną, tak jak mówię, nie przez kogoś, kto chciał na tym, powiedzmy, zbić polityczny kapitał, czyli polityczny interes, bo to był człowiek, który się w politykę nie bawił, a wręcz przez kogoś, kto teoretycznie mógł sobie wygodnie zasiadać na tych salonach trzeciej RP, ale nie, za cenę swojej, nie chciał zapłacić ceny swojej niezależności, mówił wprost, bez żadnych ogródek, o tym, co myśli na temat zniszczenia na przykład tych pozytywnych aspektów dorobku Polski Ludowej, czy zniszczenia naszej całej tkanki społecznej, tkanki gospodarczej w ramach realizacji właśnie doktryny neoliberalnej. Więc to też jedna z przyczyn, dlaczego go cenzurowano. Krótko mówiąc, no, uważam, że Andrzeja Walickiego bez względu na, powiedzmy, ocenę jego poglądu, znaczy nie powinniśmy popadać w taką ortodoksję, że no dobrze, no skoro on się deklarował jako już nie marksista, czy nie był członkiem jakichś tam ruchów rewolucyjnych, no to Walickiego nie będziemy czytać na przykład, no bo wolimy przeczytać kogoś bardziej zaangażowanego, kogoś, kto wkłada więcej emocji w to swoje pisarstwo. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Nam jest Walicki potrzebny jako instrument, bo Walicki jest kimś, jego pisarstwo jest instrumentem do tego, żeby pokazać, że w sposób zimny, obiektywny i naukowy można przeprowadzić druzgocącą krytykę tego, co się stało w Polsce po 1989 roku. To jest ta ogromna wartość, prawda? No tak, no ja tutaj chciałbym trochę się wtrącić, dodać. W każdym razie na pewno jest to postać udowadniająca przede wszystkim ludziom to, że można było publikować w Polsce Ludowej różne rzeczy i nie było żadnej cenzury, która kasowała wszystko jak leci i tak dalej. No, nie wiedziałem o tym wcześniej, powiem szczerze, oczywiście
że te wszystkie, że tak powiem, tutaj prace braci Kaczyńskich i tak dalej o marksizmie-leninizmie, czy też innych ekonomistów, którzy dzisiaj uchodzą za ekspertów, a za komuny znajdowali się w Instytucie Marksizmu-Leninizmu przy Polskiej Partii Robotniczej, czy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak, bo istniało coś takiego, a nagle potem im się odwidziało i jak gdyby czar prysł, czy coś takiego. No oczywiście tak nie było, tak. No tutaj ta cenzura oczywiście dopuszczała tego właśnie zmarłego Andrzeja Walickiego do głosu. Też chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz, czyli to, co powiedziałeś, że mass media właściwie przemilczały tę postać. I co jest teraz ciekawe, co zauważyłem, że właściwie wszystkie media, od TV PiS, po TVN, po Onet, piszą o śmierci właśnie Andrzeja Walickiego i piszą bardzo w sposób pozytywny, tak? Piszą, że to był wybitny filozof, że to był wybitny myśliciel, historyk idei i tak dalej, i w zasadzie żadnych negatywnych przy tym nie ma sformułowań. Także przez lata milczeli o nim, jak umarł, to są w stanie wystawić mu laurkę, że tak powiem, tak. To jest taka typowa, wiesz, polska cecha, to znaczy tam nie mówi się źle o zmarłych. Teraz już nie mają odwagi powiedzieć prawdy, że przez ostatnie 20 lat, czyli od okresu, kiedy on wrócił do Polski, jak mówiłem, od początku XXI wieku, blokowali mu dostęp do mediów. Teraz oni pewnie się gdzieś tam czerwienią ze wstydu, jeśli mają jeszcze jakieś poczucie wstydu, że tego człowieka, tak wielki umysł, przez wszystkie te lata blokowali, cenzurowali, stosując oczywiście nieformalną cenzurę, czyli blokowali mu dostęp właśnie do wypowiedzi publicznej. I oczywiście nie mam żadnej wątpliwości, że w tych wszystkich teraz laurkach, które wystawiają zmarłemu profesorowi, nie ma pewnie ani słowa o tym jego przesłaniu, które on głosił, czyli o tych poglądach jego na Rosję i na Polskę Ludową. No, oczywiście o tym się nawet nie zająkną w dalszym ciągu, mimo że z taką atencją odnoszą się, no, trudno się nie odnosić z atencją do człowieka, który miał wszystkie możliwe nagrody i osiągnięcia naukowe w życiu, zdobył, którego książki wyszły w kilkudziesięciu różnych językach, w różnych krajach, który dostawał międzynarodowe nagrody, tam między innymi nagrodę Balzana, wręczaną przez prezydenta Włoch swego czasu za całokształt swojego dorobku. No to więc nie mogą go tutaj jakoś zaatakować, dlatego on był szczególnie dla nich niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, no każdego z nas, z tych młodszych pokoleń, które nie mają za sobą tak wielkiego dorobku, bardzo łatwo jest gdzieś tam medialnie dyskredytować, dezawuować to, co my mówimy, to, co mówimy, próbujemy przekazać. Jego nie mogli, tak? No to był zbyt wielki tytan intelektu, żeby takiego człowieka w jakiś brutalny sposób gdzieś tam w mediach zaatakować. Więc jedyną taktyką było to przemilczenie. A teraz, tak jak wspomniałeś, no owszem, napiszą, że zmarł wielki polski uczony, ale tak jak wspomniałem, przejrzałem różne wypowiedzi medialne, różne publikacje na temat jego śmierci, które się ukazały, różne takie wspomnienia o nim. I w ani jednej, mówię o mediach głównego nurtu, nie znalazłem na przykład jego bardzo ostrego, twardego przesłania na temat stosunków polsko-rosyjskich. On w zeszłym roku tam dzięki współpracy z wydawnictwem Przeglądu, tygodnika Przegląd, wydał książkę pod tytułem O Rosji inaczej. W tej książce o Rosji inaczej mamy druzgocącą krytykę rusofobii, tej histerii antyrosyjskiej, która w Polsce podgrzewana jest od roku 90, a teraz chyba osiąga apogeum. Czy ktoś o tym wspomniał, że on miał taki pogląd? Nie, nikt z tych wszystkich mediów głównego nurtu, które dzisiaj piszą o jego śmierci, składają kondolencje bliskim, o tym nie pamięta. A najważniejsze dla niego, jako człowieka będącego właśnie tym klasycznym polskim inteligentem, było to, żeby to jego przesłanie w jakiś sposób, no, może nie tyle zmieniało rzeczywistość czysto tą polityczną, co żeby docierało do przynajmniej jakiejś części ludzi i umysłów w Polsce innych. Więc oni zapominają, czym był sens całego życia. Tym sensem jego życia było właśnie walka z tymi dwoma niebezpiecznymi mitami, stereotypami, z tym mitem, stereotypem rusofobii, z tym mitem, stereotypem złego PRL-u. No?
O tym kompletnie się milczy. No To jest, właśnie. i to I jest problem. o to chciałem cię zapytać przede wszystkim właśnie o to, jak on walczył z tym oczernianiem Polski Ludowej, jakie konkretnie osiągnięcia Polski Ludowej on doceniał, Andrzej Walicki, oraz jakie miał poglądy na stosunki polsko-rosyjskie. No, dodamy, że aktualnie panuje tutaj w zasadzie od A do Z, jeżeli chodzi o mass media, to jest albo nastawienie prounijne na Niemcy i na Francję, albo na Stany Zjednoczone, tak? W zasadzie nie jest dopuszczony żaden dyskurs, czy to w mass mediach, czy nawet prawnie jest to oczywiście tutaj w różny sposób ograniczane, żeby na przykład ktoś wypowiedział się pozytywnie na temat stosunków czy z Białorusią, czy z Rosją, tak? Bo tacy ludzie są albo uciszani, albo aresztowani i tak dalej. No i ale trzeba zacząć robić właśnie od tej Polski Ludowej, tak? Jak tutaj Andrzej Walicki właśnie bronił tego dorobku systemu. Jednocześnie chcemy tutaj wrócić oczywiście do jednej kwestii. Według mnie ten okres bierutowski jest niesłusznie demonizowany tutaj przez wiele osób. To też jest okres, który ma bardzo wiele osiągnięć i które te osiągnięcia są dzisiaj oczywiście anulowane, reprywatyzacja i tak dalej, dekret Bieruta jest to oczywiście ten. I ta postać też wymaga pewnego odkłamania. No ale tutaj zacznijmy od tego, jak Andrzej Walicki właśnie to wszystko widział. Nie, to oczywiście temat na odrębną dyskusję, natomiast ja od razu chcę podkreślić, że pomimo swojego tragicznego doświadczenia związanego z represjami wobec jego ojca, w tym właśnie okresie białostockim, to nie jest tak, że Andrzej Walicki w jakiś taki totalny sposób atakował jako całokształt ten okres akurat w historii Polski Ludowej. No? Więc on nawet tego okresu jak szczególnie nie atakował, chociaż wspominał o tym, że no tak, że były pewne zagrożenia również, jeśli chodzi o wolność prowadzenia badań naukowych w tym okresie, zagrożenia, które wynikały z tego, że no przede wszystkim w zakresie badania właśnie historii myśli społecznej, historii filozofii, w Rosji wówczas panowała, on się przecież tą Rosją zajmował, w Rosji wówczas panowała tak zwana żdanowszczyzna. No? Żdanowszczyzna jako taki trend do no, koncentrowania się tylko i wyłącznie na jednym nurcie, czy przypisywania wszystkiemu jednego, tylko i wyłącznie jednej proweniencji, jednego nurtu ideowego, zamiast pokazywania całej panoramy, prawda, tej myśli rosyjskiej, bardzo bogatej XIX wieku. No, wówczas się skupiano po prostu tylko na jednym. Nie? Tylko i wyłącznie na jednym kierunku. I to on jakiejś tam krytyce poddał, że ta żdanowszczyzna, czyli ta tendencja, która panowała wówczas w Związku Radzieckim, w jakimś stopniu odbijała się echem też w nauce polskiej w pewnym okresie białostoczyzny, czasów białostockich. Natomiast już całkowicie uznał za normalne państwo realizujące i respektujące zasady wolności naukowej PRL po roku 56. On to przede wszystkim oceniał ten PRL z punktu widzenia właśnie możliwości rozwoju nauki. Czyli wskazywał na to, że ta możliwość rozwoju nauki wówczas była. Zresztą, no, ja nie wiem, po roku 90., jak tak sobie przeanalizujemy, teraz obaj się zastanówmy, nasi słuchacze niech też pomyślą, zastanówcie się, czy w naukach społecznych po roku 90. w Polsce pojawiła się jakaś nowa szkoła, nowa teoria, której dorobek odbiłby się echem na całym świecie. Pewnie odpowiedź będzie negatywna. No ja przynajmniej takiej nie znajduję. I właśnie na to wskazywał Andrzej Walicki, chociaż był skromny, więc no nie, on nie wyolbrzymiał tego w żaden sposób, nie podkreślał jakoś szczególnie tych swoich zasług, ale wynika to z po prostu obiektywnej lektury i przejrzenia tego, co pisano też na temat Andrzeja Walickiego w innych krajach, że ta Warszawska Szkoła Historii Idei powstała właśnie w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk w okresie PRL-u i była wkładem, polskim wkładem w dorobek nauki światowej.
bez żadnego problemu mogła tutaj powstać, chociaż ona nie była ortodoksyjnie, podkreślam, ta szkoła nie była ortodoksyjnie marksistowska, znaczy ona nie była też ani antymarksistowska, ani marksistowska, była po prostu zupełnie nowym podejściem do badania historii, idei, historii światopoglądów, no ale tak czy inaczej świadczy to właśnie o tym, o czym mówiliśmy, że w PRL-u, przynajmniej od roku 1956, panowała wolność prowadzenia badań naukowych. Wspomniałeś tutaj o tych różnych ludziach, którzy no, teraz twierdzą, że oni tam musieli jakieś odwołania ideologiczne pisać w tych swoich pracach naukowych. Otóż jeszcze raz podkreślam, że jest to wierutna bzdura. I każdy, kto tak twierdzi, niech sobie przeczyta właśnie pracę Walickiego i ludzi z jego kręgu. Tą lekturę trzeba byłoby polecić w pierwszym rzędzie Jarosławowi Kaczyńskiemu i no, już nie polecimy jego bratu, bo nie żyje, ale obaj w swoich pracach naukowych obficie, aż do przesady, cytowali wątki, powiedzmy, marksistowsko-leninowskie w tamtym okresie, chociaż nie musieli, robili to z przyczyn czysto koniunkturalnych. No. Więc Walicki skupiał się właśnie na tym elemencie, chociaż oczywiście uznawał, i to jest fundamentalna rzecz, uznawał w odróżnieniu od całej tej tak zwanej antykomunistycznej prawicy Polskę Ludową za formułę państwowości polskiej, za formułę państwowości w dużym stopniu suwerennej, a wszelkie próby odżegnywania się od ciągłości państwowej ciągłości z okresem Polski Ludowej uznawał za wręcz niebezpieczne. No z prostej przyczyny, no był też realistą politycznym, więc związane to było z tymi zagrożeniami, powiedzmy, prawno-traktatowymi, które wynikały z faktu, że Polska Ludowa zawierała umowy, zawierała traktaty zabezpieczające nas przed bardzo wieloma niebezpiecznymi roszczeniami, żądaniami ze strony innych państw, zabezpieczające również nasze granice i integralność terytorialną, więc każde zerwanie z tą ciągłością, z Polską Ludową jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne z punktu widzenia państwa polskiego jako takiego, niezależnie od tego, jaką formułą ono przybierze. Więc Polskę Ludową uznało po prostu za część historii, za część naszej historii, dostrzegając, on nie był też jej, od razu też mówię, że profesor Andrzej Walicki nie był apologetą żadnego okresu. Znaczy w każdym okresie znajdował momenty, elementy dobre i złe. Czy to nie jest tak, że Andrzej Walicki był kimś, kto pisał czy mówił o okresie Polski Ludowej tylko i wyłącznie rzeczy dobre. Bardzo prostej przyczyny. No, jak każdy system, no, w każdym systemie funkcjonowały i były blaski i cienie, i plusy i minusy tego systemu, tylko że on potrafił to oceniać w sposób obiektywny. Bez tego całościowego potępienia i odrzucenia całego okresu Polski Ludowej, który panuje właśnie w mediach głównego nurtu. Także to jest ten element związany z jego widzeniem, z jego postrzeganiem tamtego okresu, bardzo ważny. A ważny przede wszystkim dlatego, że no, my jesteśmy, część naszych słuchaczy pewnie, zbyt młoda, by móc z własnych doświadczeń wspomnieć, czym w rzeczywistości była Polska Ludowa. Andrzej Walicki całe swoje dorosłe życie przeżył w Polsce Ludowej. Do roku 90, może pracował za granicą, no to bywał tutaj, przyjeżdżał do kraju, cały czas w nim też funkcjonował, więc można powiedzieć, że cały okres istnienia Polski Ludowej od roku 44 do roku 89, Andrzej Walicki jako człowiek no, w miarę świadomy, tak, no bo miał 14 lat, kiedy powstała Polska Ludowa, a do jej schyłku no, też ją obserwował, opisywał w jakiś sposób. To jest człowiek, który Polski Ludowej doświadczył, więc on ma dużo większy tytuł jakby do mówienia na temat tego, jak rzeczywiście ona wyglądała, niż ludzie często dużo młodsi dzisiaj z mediów polskich, z polityki polskiej, którzy krytykują system, którego nie mogą z przyczyn czysto biograficznych, chronologicznych nawet pamiętać, którzy po prostu powtarzają jakieś tam stereotypy zupełnie nieuprawnione. A co do Rosji, no też ujawnię taki rąbek, powiedzmy, tajemnicy podczas mojej ostatniej rozmowy z profesorem Walickim, która miała miejsce, jak mówiłem, tydzień przed jego śmiercią.
Profesor Walicki w sposób jednoznaczny wyraził swoje zrozumienie dla przyłączenia Krymu do Rosji. Czyli zrobił coś, co dla obecnie rządzących elit, dla obecnego establishmentu jest wręcz, tak nazwijmy po orwellowsku, zbrodnią myślą, prawda? On powiedział to wprost, powiedział to w sposób bardzo klarowny, powiedział to z uzasadnieniem, jako uczony po prostu miał zawsze taką tendencję, że przedstawił kilka punktów świadczących o tym, że czymś naturalnym i zrozumiałym było to przyłączenie Półwyspu Krymskiego do Rosji. Jednocześnie poddał druzgocącej krytyce politykę nie tylko Polski, ale całego Zachodu wobec Rosji. Całego Zachodu wobec Rosji i rzeczywiście powiedział, że celem Zachodu było, a może też niektórzy tego nie pamiętają, ale to są fakty, to jest geneza wielu obecnych problemów, że w latach 90. celem Zachodu było zniszczenie Rosji, to znaczy rozczłonkowanie jej na niewielkie państewka, na te republiki poszczególne, które ogłaszałyby niepodległość. No możemy tutaj wszyscy mieć w głowie jeszcze i w pamięci słynny przykład Czeczenii, prawda? A mało kto wie, że ten separatyzm czeczeński był inspirowany, uwaga, inspirowany przez służby między innymi brytyjskie, przez Brytyjczyków, którzy chcieli po prostu tam robić interesy. Pomyśleli sobie wówczas w tamtym okresie, w latach 90., że w Czeczenii są spore zasoby ropy naftowej. Tam British Petroleum czy inne wielkie koncerny chciały to przejąć. Więc chodziło o to, żeby to państwo ogromne rozwalić. I Andrzej Walicki znakomicie to rozumiał. Znakomicie rozumiał, że celem Zachodu, realizowanym też przez Polskę, która była instrumentem tego Zachodu od samego początku, było zniszczenie po prostu tej Rosji, która była państwem w dużej mierze otwartym, jego zdaniem, na dialog. Znaczy nawet Putin, już po przyjściu do władzy Putina, on słusznie zauważył, że przez wiele, wiele lat, pierwszych lat swojej prezydentury, Putin cały czas twierdził, że on chce dialogu, chce współpracy, chce partnerstwa z tym szeroko rozumianym Zachodem, to na partnerskich zasadach. W odpowiedzi ten Zachód pluł mu w twarz. I krótko mówiąc, teza profesora Walickiego była taka, że to sam Zachód odepchnął Rosję od siebie i uniemożliwił jakąkolwiek współpracę, przynajmniej dające się przewidzieć okoliczności. On w przyszłości on pisał i mówił o rzeczach, które no jakby wydają się oczywiste. Tak? Pamiętam, jak bardzo mocno cały czas wspominał w różnych swoich pismach, ale też rozmowach o tym, jakie były reakcje mediów polskich i niektórych polskich polityków na przykład na wydarzenia w Biesłanie w roku 2004. Przypomnę, tam doszło do zamachu terrorystycznego czeczeńskich ultrasalafickich, religijnych, muzułmańskich terrorystów na szkołę. Na szkołę, w tej szkole tam zginęło kilkaset dzieci, ja tam zresztą byłem w tym miejscu i na cmentarzu tych dzieci tam obok pochowanych. No tragiczne wydarzenie, prawda? Siłą rzeczy każdy, no w każdym normalnym państwie czymś naturalnym byłyby jakieś tam wyrazy współczucia dla rodzin tych dzieci, dla ofiar tej tragedii i tak dalej. A profesor Walicki przypominał, że w roku 2004 on sobie cały czas śledził tą rzeczywistość naszą społeczno-polityczną. W polskich mediach dominowała taka ledwo skrywana satysfakcja. Jakby wręcz część tych polskich polityków i część tych polskich mediów głównego nurtu cieszyła się z tego, że zamordowano te dzieci tam. Bo to dzieci rosyjskie, no akurat one nie były rosyjskie, były osetyjskie w większości, ale nieważne, że to się stało w każdym razie, jest to elementem walki z rzekomo zbrodniczym reżimem Władimira Putina i z tą złą Rosją. Więc on z tą głupotą, bo tego inaczej niż głupotę nie wolno określać, walczył, tak samo jak walczył z tymi próbami fałszowania historii, które mamy coraz bardziej intensywnie do czynienia i w tej chwili, czyli podkreślał, że tak, polscy politycy, polscy przedstawiciele polskiego państwa powinni być obecni na kolejnych rocznicach zwycięstwa nad faszyzmem, powinni świętować w Moskwie na zaproszenie władz rosyjskich 9 maja co roku. On to też mówił wprost. No i teraz chyba wszyscy zaczynamy rozumieć, jak sobie to uświadamiamy, jak sobie to przypominamy, dlaczego Andrzej Walicki do
swej śmierci objęty był nieformalną cenzurą, zakazem publikacji w polskich mediach głównego nurtu. Jeszcze jedno miałem tutaj pytanie do ciebie właśnie w związku z tym, co powiedziałeś, no już jak gdyby na początku właśnie odpowiedzi tutaj na moje poprzednie pytania, to właśnie, bo wspomniałeś właśnie o tym, że w czasach Polski Ludowej to działalność Andrzeja Walickiego rozwijała się w sposób, no można powiedzieć, owocny, tak? Że on jako ten socjal, można powiedzieć, liberał miał prawo tworzyć własną szkołę tutaj idei, miał prawo publikować w różnych gazetach, w różnych periodykach. Przypomnijmy, że to było wszystko wtedy w rękach uspołecznionych, czyli były to własność państwowa i tak dalej. Na to się pewnie utrzymywało odpowiednie zezwolenie na wykorzystanie różnych materiałów i przychodzi rok 89. No i mamy zanik jak gdyby działalności takiej, jaką prowadził w Polsce Ludowej Andrzej Walicki. Nawet mamy tutaj do czynienia z cenzurą i próbą blokowania tego, tak? No i czy masz pomysł na to, czemu w Polsce Ludowej nauka polska tak bardzo się rozwijała, jakie mechanizmy za tym stoją i dlaczego dzisiaj obecnie, w obecnych czasach się to nie dzieje? Znaczy, no bardzo wyjaśnienie mogłoby być proste w kontekście tej wiadomości, na kawie, której rozmawiamy, czyli śmieci profesora Walickiego, że dzisiejszej polskiej nauki nie tworzą już takie umysły jak profesor Walicki. Dzisiejszą polską naukę niestety, a mówię to jako człowiek, który miał pewne doświadczenia, ma dalej pewne doświadczenia zawodowe związane z polskim szkolnictwem wyższym, polską nauką szeroko rozumianą, w 90% obecne kadry polskich uczelni są kadrami bezideowymi, nie ceniącymi sobie w ogóle żadnych wartości, w tym tych wartości obiektywizmu w nauce i skrajnie koniunkturalistycznymi. My widzimy, jak łatwo można kupić dzisiaj w Polsce naukowca. Naukowiec polski, załóżmy, jeśli jest człowiekiem zajmującym się naukami społecznymi, czy przypuśćmy historią, historia będzie to najlepszym przykładem, może albo klepać biedę gdzieś na jakimś niedofinansowanym, prowincjonalnym uniwersytecie, albo może powtarzać tezy propagandowe za kilkukrotnie większe pieniądze i pracować w IPN-ie. Większość wybiera tą drugą opcję. I dlatego dzisiaj tak, a nie inaczej wygląda polska nauka. Zresztą, jak już mówimy o polskiej nauce, w Polsce Ludowej, w czasach, kiedy tworzył profesor Walicki, mimo wszelkich mitów narosłych wokół tego, szanowana była również autonomia uniwersytetu. Coś, co jest od wieków elementem tradycji europejskiej, czyli szacunek dla autonomii uniwersyteckiej. Tak zwanej trzeciej RP, czy czwartej już numeracji, możemy się pogubić, mamy do czynienia z sytuacjami takimi jak bodajże 3 czy 4 lata temu w Pobierowie, gdzie na spotkanie, na seminarium organizowane na temat myśli marksistowskiej wchodzi policja. Nie wiem, czy pamiętasz ten przypadek. Dotyczyło to inicjatywy profesora Jerzego Kochana z Uniwersytetu Szczecińskiego, współorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński. Więc to był taki już najbardziej jaskrawy, jawny przykład, że ówczesny minister spraw wewnętrznych, Joachim Brudziński z PiS-u, wysłał policję na teren ośrodka uniwersyteckiego, bo tam jest ośrodek uniwersytecki, w którym odbywała się konferencja naukowa. I to jest ta różnica jakościowa. Coś takiego w PRL-u byłoby nie do pomyślenia. Coś takiego w PRL-u nigdy nie mogłoby mieć miejsca. Więc po pierwsze mieliśmy wtedy w polskiej nauce kadry z naprawdę stalowym kręgosłupem ludzi nauki, właśnie ludzi takich jak zmarły profesor Walicki, ludzi, którzy nawet do głowy by im nie przyszło, że mogą pisać coś pod jakieś tam polityczne zamówienie, żeby uzasadnić jakąś konkretną doktrynę, że mogą się sprzedać, zostać prostytutkami w tym świecie nauki. Nie, to byli ludzie, którzy nawet nie dopuszczali do umysłu takiej możliwości, prawda? Ci ludzie to pokolenie
urodzone przed wojną. Tych ludzi jest coraz mniej. No, odchodzą ostatni, chyba największy z nich, czyli właśnie profesor Walicki, już też odszedł. Prawda? Ci ludzie już są na emeryturach, jeśli żyją, no to są na emeryturach. Tych ludzi już te kolejne młode pokolenia, młodsze pokolenia polskich naukowców, wytresowane przez 30 lat komercjalizacji i degradacji, która objęła polską naukę, no nie słuchają, oni nawet nie uznają ich za żaden autorytet, prawda? Tych ludzi pokolenia jeszcze przedwojennego, pokolenia profesora Walickiego. I na tym polega cały problem. No, nauka uległa kapitalizmowi. Nauka, ulegając kapitalizmowi, przestaje być tak naprawdę nauką, staje się instrumentem. Zwróć uwagę, że w czasie, od powiedzmy lat 90. nauka polska, nauki społeczne polskie, ekonomia, która też jest nauką społeczną, politologia, socjologia, wszystkie postawiły sobie jedno zadanie. Legitymizacja systemu kapitalistycznego i tej transformacji neoliberalnej. Przecież zwróćmy uwagę, że już wtedy zapanowała taka nieformalna cenzura, no i gdzieś tam no w zasadzie pomijano, czy traktowano po macoszemu takich ludzi jak w dalszym ciągu żyjący i tworzący profesor Jacek Tittenbrun z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog i ekonomista, marksista, który w sposób jednoznaczny krytycznie opisywał na przykład prywatyzację. No. Tych ludzi gdzieś tam z tej polskiej nauki eliminowano. Niestety wtedy nie było w Polsce Andrzeja Walickiego. Andrzej Walicki wtedy pracował w Stanach Zjednoczonych na jednym z uniwersytetów amerykańskich. Natomiast no było kilku takich niezależnych, którzy za tą niezależność zapłacili pełnym też ostracyzmem, wykluczeniem ze wszelkich gremiów naukowych. Niestety to wszystko się pogarsza, a kolejne reformy takie utrzymane w duchu neokonserwatywno-kapitalistycznym, reforma tak zwana 2.0 przez Jarosława Gowina jeszcze zaprojektowana i teraz przez rząd PiS-u realizowana, tylko tą sytuację pogorszą. W sensie wolności badań naukowych, wolności słowa. Prawda? Więc no niestety, boję się, że współczesne polskie uniwersytety, współczesne polskie uczelnie to już nie są te miejsca, w których mogą się rodzić takie talenty i tak genialnie uczeni jak profesor Andrzej Walicki. No to już tutaj rozmawiamy, że tak powiem, około godzinę, no rozmawiamy oczywiście, tu większość tutaj wiedzy przekazujesz ty nam i słuchaczom, mnie też, także za to ci dziękujemy. Tą postać myślę, że przybliżyłeś, oczywiście, no myślę, że trzeba krytycznie jeszcze rozpatrywać tutaj jego dorobek, jego życiorys, chociaż z tego, co przedstawiłeś, to oczywiście wyłania się tutaj obraz działacza, myśliciela, który w czasach Polski Ludowej, że tak powiem, mógł rozwinąć swoje skrzydła. Natomiast tutaj oczywiście pojawia się też kwestia tego, co jest obecnie, tak? Gdzie on, przeciwstawiając się pewnie tutaj pewnym, jak tu mówiłem wcześniej, że te mass media jednak kreują jeden prozachodni obraz i innego w ogóle nie dopuszczają do myśli, to wszystko trafia pod uniwersytety i w zasadzie myśl odwrotna do tego, co się dzieje, jest niemożliwa, jest karana, jest prześladowana, jest napiętnowana w jakiś sposób, a ten profesor Walicki oczywiście udowodnił tutaj, że w Polsce Ludowej można było mieć inne poglądy niż marksizm, leninizm. Ja osobiście się uważam za marksistę, leninistę i tak dalej. Natomiast oczywiście myślę, że w systemie, który wtedy istniał, który realizował te poglądy, które ja aktualnie wyznaję, no także taka osoba mogła mieć tutaj swój udział, swój wkład, swoje cenne jakieś uwagi i doświadczenia i miała tutaj pełne, jak gdyby pełne możliwości, żeby to realizować, ponieważ w czasach Polski Ludowej no nie było czegoś takiego jak jakaś korporacja płaci ci jak dzisiaj, tak, że są badania naukowe na temat tego, czy Coca-Cola szkodzi i Coca-Cola opłaca jakiegoś tam naukowca i ten naukowiec udowadnia za pieniądze, że
że w zasadzie to jest zdrowa ta Coca-Cola, tak? Przykładowo tutaj mówię, oczywiście było to rozpatrywane na gruncie innych rzeczy, czego w Polsce ludowej w zasadzie nie było. Nikt nikogo nie przekupywał, nie było żadnych ponadnarodowych korporacji, które by finansowały badania na jakiś temat, które by właściwie, mówiąc krótko, dzisiaj naukowcy biedują. Jest to bardzo często też powtarzane, tak, że pracownicy naukowi w Polsce to w zasadzie mają wynagrodzenie na zasadzie płacy minimalnej, a często nawet jeszcze mniej niż płacy minimalnej. Ale to jest tak naprawdę w dużej mierze jest to dzisiaj prekariat, bo w wielu przypadkach ci pracownicy naukowi, po to, żeby związać koniec z końcem, to muszą pracować w jeszcze jakichś dodatkowych firmach na umowach śmieciowych, Tak. bo w innym wypadku nie są w stanie się po prostu utrzymać. Młodzi pracownicy naukowi w tym systemie kapitalistycznym, jeśli nie dostaną grantu, a żeby dostać grant na jakieś badania, to trzeba pisać badania pod tezę zgodną z tym, co myśli i co sobie życzy ten wydający taki grant, prawda? Czyli albo państwo, albo jakaś Korporacja. korporacja właśnie. Tak. Więc rzeczywiście to jest w moim przekonaniu, że dlatego mnie tak dziwi mnie często ten konformizm tego środowiska naukowego, bo ono powinno być dzisiaj najbardziej ewolucyjne. Ono powinno być rewolucyjne i powinno być tak jak kiedyś, właśnie inteligencją. No niestety nie jest, niestety nie mają na tyle mocnych kręgosłupów, żeby się nią stać. I natomiast jeszcze tak ad vocem tego, co powiedziałeś, wspomniałeś też o badaniach innych niż badania społeczne, tam wpływałaś akurat na te realizowane na zlecenie różnych korporacji. To jak już o tym mówimy, to warto jeszcze przypomnieć inną postać, która oczywiście wymagałaby pewnie odrębnej dyskusji, ale w tej dziedzinie, którą ta postać się zajmuje, żaden z nas nie jest specjalistą. Mówię o profesorze Aleksandrze Wolszczanie. I teraz tak, no, w naukach społecznych takim samym gigantem na skalę międzynarodową, jak zmarły profesor Walicki, jest profesor Aleksander Wolszczan. Mówię o astronomii, prawda? O astronomii i fizyce. Gdzie jest Aleksander Wolszczan? Aleksander Wolszczan jest za granicą w tej chwili. I pracuje za granicą. Już nie pamiętam teraz, w jakim kraju aktualnie. A dlaczego pracuje za granicą? Bo zorganizowano na niego nagonkę polityczną w stylu makartyzmu amerykańskiego, że współpracował z instytucjami Polski Ludowej, określonymi, prawda? I w wyniku tej nagonki ten wybitny naukowiec, szanowany na całym świecie, nagradzany na całym świecie, no jeden z najgenialniejszych astronomów współczesnych, po prostu spakował się i wyjechał. On akurat miał taką możliwość. I bardzo wielu innych też z tych przyczyn, z tego właśnie, że funkcjonowali, współdziałali w taki czy inny sposób z Polską Ludową, współtworzyli państwo, jakim była Polska Ludowa, też znalazło się gdzieś na całkowitym marginesie. Przecież teraz zresztą masz nowe przepisy w tej ustawie Gowina, zwróć uwagę, to jest bardzo istotna rzecz. W tej ustawie Gowina mowa jest wprost o tak zwanej dekomunizacji. Znaczy o tym, że stanowisk kierowniczych w polskich uczelniach nie mogą już sprawować profesorowie, uczeni, którzy na przykład należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więc to są rzeczy no, już całkowicie potwornie świadczące o podporządkowywaniu pod but przez antykomunistycznych neoliberałów i kapitalistów całej polskiej nauki, niestety. Znaczy tak, ja myślę tak, przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z polską nauką, to można nawiązać do tego, co na przykład, nie mówię tutaj, że słuszne, ale powiedzmy ustawodawcy polscy, dzisiaj pisowcy, tutaj jakąś ustawę chcą podjąć, debatują nad tym, czy to jest słuszne, czy nie, i tak dalej. Uznają, powiedzmy gremialnie, że to jest słuszne, i nagle co się dzieje? Ambasador Ameryki Mosbacher wkracza i mówi: przestańcie tak mówić, bo atakujecie tam TVN czy cokolwiek, i nagle wszyscy się chowają, nagle wszyscy jak te, nie wiem, jakieś muchy chowają się po kątach i od mięsa uciekają, bo ktoś je rozgania i tak dalej, tak? Więc to jest coś podobnego i myślę, że w świecie nauki jest również podobna tutaj tendencja dzisiaj,
że w zasadzie to tutaj nie ma żadnej niezależności. Jest całkowity tutaj, nawet jak jest niezależność, to taki naukowiec otrzymuje odpowiednie upomnienie, odpowiednią tutaj instrukcję, tak, że to co robi, to co tworzy, czy w naukach społecznych, czy w naukach tutaj ścisłych, też myślę, że znalazłoby się kilka przypadków, chociaż myślę, że głównie to dotyczy nauk społecznych. I taki człowiek potem musi podjąć decyzję, czy po prostu mówić to, co mówić, i zostać podjęty jakimś represjom, aresztowaniom czy prowokacją, czy po prostu podpasować się dyktatowi proamerykańskiemu i że tak powiem, no tutaj. Porównując, jak ta ambasador Mosbacher, ta wielka, właściwie to jest taka, wydaje się, wielka postać aktualnie, tak? Ponieważ jak tam, nawet jak polski Sejm coś chce uchwalić i już jest niby większość, no to ta ambasador Mosbacher się wyłania jak taki po prostu trójgłowy potwór z otchłani morza i po prostu jest ponad całym rządem, Tam ponad jest, prezydentem. pamiętamy z historii ambasadora Iwana Repnina, prawda? Tak, Historii tak. Polski, który też musiał być konsultowany przy każdej inicjatywie ustawodawczej czy prowadzenia jakichkolwiek reform i musiał wydawać na to zgodę w pewnym okresie naszej historii, który jest dzisiaj i słusznie zresztą akurat potępiany, prawda? Co do zasady. I dzisiaj taką rolę takiego, a może nawet więcej, takiego namiestnika tutaj miejscowego pełni pani Mosbacher, oczywiście, tak, pełna zgoda. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Myślę, że jesteśmy jedynym krajem europejskim, który sobie na coś takiego pozwala, no, ale to już odrębny temat. No tak, no. Oczywiście zakończenie musi dotyczyć profesora Andrzeja Walickiego, osoby, która zmarła, którą dzisiaj opowiedziałeś. Przybliżyłeś nam tą postać w jakiś sposób. No i czy chciałbyś coś jeszcze dodać na zakończenie? Ja bym chciał przede wszystkim dodać i zaapelować, właściwie nie dodać, a zaapelować do wszystkich naszych słuchaczy zainteresowanych myślą, ideą XIX-wiecznej Rosji, też XIX-wiecznej Polski, zainteresowanych marksizmem, bo wspomniałem też o jego pracach, właściwie wspomniałem o jednej, ale napisał kilka prac na temat marksizmu, żeby po te prace sięgnęli. Po te prace sięgnęli i zapewniam ich, że nie pożałują. Jeszcze bardzo charakterystyczną rzeczą, o której nie mówiłem, jest styl profesora Walickiego. Otóż no, on pisze w sposób wyjątkowo skondensowany. Są tacy naukowcy skądinąd, niektórzy z nich też byli utalentowani, ale którzy mają taki metaforyczny, kwiecisty styl, przez który czasami trudno się przebić. Mam tutaj jako przykład często podawane pisarstwo profesora też zmarłego Zygmunta Baumana. Zresztą Bauman pisze swoje książki, pisał swoje książki pełne różnego rodzaju metafor, takiego symbolizmu. No i przez to wszystko trudno się było przejrzeć. A profesor Walicki pisze w sposób tak esencjonalny, że jak to czytacie, to w jasny, klarowny sposób, w punktach potrafi wam przedstawić istotę jakiejś idei, czy jakiegoś światopoglądu. Czyli jeśli chcecie zrozumieć marksizm rosyjski, ale z drugiej strony na przykład chcecie zrozumieć, nie wiem, narodnictwo jako doktrynę polityczną bardzo istotną, czy doktrynę ewolucyjną końca wieku XIX, to najlepszym z istniejących źródeł w języku polskim są prace profesora Walickiego. Jeśli chcecie zrozumieć problemy pomiędzy Polską a Rosją, jeśli chcecie zrozumieć błędy dotyczące oceny Polski Ludowej, to też sięgajcie po Walickiego. Niedługo dostałem taką informację od wydawcy, niedługo ukaże się już niestety pośmiertnie, po śmierci profesora, po pierwsze książka profesora poświęcona właśnie PRL-owi, czyli zbiór jego tekstów dotyczących wyłącznie PRL-u, który będzie na pewno szczególnie interesujący dla słuchaczy radia. Następnie ukaże się też ta książka, o której wspominałem, też już niestety pośmiertnie, czyli w najbliższym czasie, w ciągu jakiegoś miesiąca, dwóch, będziemy mieli dwie publikacje profesora Walickiego, wydane już pośmiertnie i niezwykle istotne dla zrozumienia tego, co on miał nam wszystkim do przekazania.
Ja myślę, że on poza wszystkim innym to życzyłby sobie tego i to wynikało też z tych moich cudownych, wspaniałych i naprawdę rozmów, pod których tak ogromnym wrażeniem jestem do dzisiaj z nim, przed jego śmiercią. Życzyłby sobie po prostu tego, żebyśmy po jego śmierci go czytali. Dlatego go czytajmy i niech to jego dziedzictwo, to co on miał do powiedzenia, żyje. Ja naprawdę, uwierzcie mi, nie jestem skłonny do poddawania się wpływowi jakichś autorytetów. Ja generalnie odrzucam tego rodzaju podejście, czyli jakieś zbyt bałwochwalcze podejście wobec jakichś autorów, czy jakichś uczonych, ale uwierzcie mi, miałem możliwość tego bezpośredniego zetknięcia się z człowiekiem, którego musiałem uznać już po tych spotkaniach za kogoś, kto jest rzeczywiście genialny, jeśli chodzi o nauki społeczne, jeśli chodzi o to, co miał nam wszystkim do powiedzenia, bo jeszcze raz mówię, w każdej z tych jego książek naukowych, znajdziecie między wierszami pewne podejście do świata społecznego, do życia, które może was bardzo wiele nauczyć. Mnie, jak sądzę, ono nauczyło sporo. Mam nadzieję, że inni też z tego będą mogli sobie różne wnioski wyciągnąć. I to był akurat taki człowiek, którego warto było słuchać, choćby z tej prostej przyczyny, że skoro próbowali milczeć na jego temat ci koryfeusze kapitalizmu, jak Gazeta Wyborcza, inne media mainstreamowe, to znaczy, że ten człowiek był dla nich niebezpieczny i to, co mówi, było dla nich niebezpieczne. Bardziej niebezpieczne niż to, co mówią ci, którzy jasno się określają po którejś ze stron, prawda? Bo cały czas profesor Walicki zachowywał pozycję tego niezależnego, zdystansowanego obserwatora, czyli on nie był uczestnikiem żadnych ruchów politycznych, tak jak mówiłem, nie? I stąd był jeszcze groźniejszy dla nich, bo wielki inteligent, wielki uczony nie zostawią suchej nitki w analityczny, naukowy sposób, punktując absurdy tego systemu, który panuje w Polsce po roku 89. Za to wszyscy powinniśmy być mu wdzięczni, a tą wdzięczność możemy tylko i wyłącznie wyrazić teraz w taki sposób, że będziemy go czytać i przypominać o jego dorobku. No i na dzisiaj to tyle. Dziękujemy za wypowiedź. Oddajemy tutaj hołd jakiś zmarłemu profesorowi. No i pozdrawiam, towarzysze.